Mielec walczy o czyste powietrze. Mieszkańców Mielca wspiera m.in. Szczecineckie Stowarzyszenie Terra. W niedzielę kilkanaście tysięcy mielczan wyszło na ulice miasta, by protestować przeciwko mieleckiej firmie Kronospan. Witam serdecznie, no właśnie tak zupełnie na świeżo, bo o 3 rano wróciliśmy, w związku z tym jeszcze te emocje są bardzo wysokie. Byliśmy jako delegacja Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Terra w Mielcu, dlatego że tam był organizowany przez mieszkańców protest przeciwko zanieczyszczeniu powietrza i tych uciążliwości, jakie występują na terenie Mielca z tytułu funkcjonowania firmy Kronospan. Sytuacja przedstawia się mniej więcej tak, że te problemy są takie same. Te problemy są takie same. To, co mówili mieszkańcy, to, co nam właśnie przekazywali w takiej informacji, to właśnie można powiedzieć, że to jest bliźniacze. Było bardzo dużo ludzi. To nas naprawdę mile zdopingowało, bo było ponad 15 tysięcy mieszkańców. Także korowód był bardzo długi, bo 3-kilometrowy. Naprawdę dużo młodych ludzi, dzieci, taka euforia, ale jednocześnie duża świadomość społeczna. Ludzie rozmawiali na temat właśnie przyczyn zanieczyszczenia, jakie to może mieć skutki na zdrowie. Każdy tam gdzieś swoje bolączki wyciągał i muszę powiedzieć, że naprawdę ogromna siła, ogromna energia i taki pozytywny przekaz, jeżeli chodzi o mieszkańców, żeby doprowadzić, żeby w ich mieście właśnie to oni mieli ten głos decydujący i to czyste powietrze, żeby na stałe zawitało. Witajcie mielczanie, przyjechaliśmy tu tyle kilometrów, gdyż w Szczecinku mamy ten sam problem, z którym borykamy się już kilkanaście lat. Stowarzyszenie Terra od 9 lat walczy z Kronospanem o czyste powietrze. Z różnymi skutkami, ale cały czas idziemy do przodu. Podziwiamy Was i zachęcamy jak najbardziej. Walczcie do końca, z determinacją. Musicie walczyć, bo to jest Wasze zdrowie, Wasze życie, Wasze dzieci, które oddychają tym syfem w powietrzu. Nie pozwólcie na to. Szanowni Państwo, powiem krótko. Połączmy siły i działajmy razem. Drodzy Państwo, nie może być tak, że ktoś oszczędzając pieniądze na drugą szalę kładzie nasze zdrowie. Bo to, czym oddychamy, jakim powietrzem oddychamy, ma wpływ na nasze zdrowie, na zdrowie naszych dzieci. Drodzy Państwo, niech ktokolwiek by powiedział w tej chwili, że nam się to nie uda, że to nie wyjdzie. Ja jestem przekonany, że razem możemy zrobić porządek z powietrzem, które jest zanieczyszczone. Czy się to komuś podoba, czy nie, zrobimy porządek i powietrze będziemy mieli czyste. Czyste dla nas wszystkich. Dziękuję. Szanowni Państwo, zrobimy to razem. Jesteśmy pod wrażeniem, że dzisiaj tyle osób przyszło na protest. W Szczecinku też ludzie protestują, też żeśmy się zbierali, też żeśmy protestowali. To jest właściwa droga. To jest właściwa droga. Urzędnicy się nie boją PiS. Urzędnicy boją się tego, że wychodzicie na ulicę, bo to oni dają pozwolenia, to oni pozwalają na to, żeby doprowadzać do takich sytuacji. Musicie być odważni, podnieść głowy, razem do przodu, razem ze Szczecinkiem, razem Mielec i Szczecinek. Musimy połączyć siły. I jeszcze jedno, zarówno w Żarach, jak i w Strzelcach Opolskich mają te same problemy. Tam, gdzie jest ta fabryka, problemy są takie same. I proszę Państwa, tak jak koleżanka mówiła, tylko wychodząc na ulicę, tylko wywierając wpływ na polityków, bo oni się tylko Was boją. Oni się nie boją nikogo, tylko Was, jeżeli wyjdziecie na ulicę, jeżeli pokażecie swoją moc, a macie moc, bo ja to widzę, możecie przenosić góry i zrobicie to. Dziękuję Wam bardzo.